Money friends? Co ty do mnie mówisz, kolego? Jakie money friends? Jamal? No, Jamal zgłasza się na radiu. Jamal, jestem koło ciebie. O kurwa. Właśnie z panem Menelem rozmawiałem. No ja właśnie też z nim rozmawiam. I many many mi mówi. No mi też właśnie dał many many. Ja nie jestem na radiu, jak coś, ja coś sprzedaję. Aha, bo ja się chciałem zgłosić, że jestem na radiu, ale pójdę sobie, tak jak żeśmy się wczoraj umawiali, panie Szopu, na legalną trochę cyknąć i myślę, że po 16 bym się spłacił z tą stówą zaległą. Nie ma sprawy. Albo w sumie mogę już szefowi dać. Ale brudne, czyste? No czyste. Czysta stówa na chałupę. I chyba nic tam nie zalegam, z tego co wiem. 122 numer. Okej. I wchodzę w ten. Jak to przyjadę pały do nas? To byłoby zabawne. 122 numer, tak? Tak, tak. I poleciało. Nie. Czyli Jamalek już ma czyste konto? Tak, dokładnie. O, jak się cieszę. Kurwa, nie lubię mieć długów. Nikt nie lubi mieć długów. iPhone'a sobie wczoraj kupiłem. O kurde, Jamal, to jednak faktycznie. Nie lubisz długów? Jak już spłaciłeś się z długu, to już masz, wiesz. No i tak się patrzę w ten wyświetlacz, kurwa, taki czuję się bogatszy. 4 kilo na koncie czystych i czuję się bogatszy. No i kozak. Ale ważne, że wiesz, ważne, że się czujesz. O tak. O, chyba mam petenta, poczekaj. Okej. Nie ma szans!